nie ma się czasu na własne ja w tym życiu. Przyświeca nam hasło Bóg i Ojczyzna, którego postanowiliśmy bronić do ostatniej kropli krwi. Życie nasze Polsce oddamy, by stała się wielką, katolicką, zawsze wierną zasadom nauki Chrystusa Pana. Moje przybycie do Poznania jest niemożliwe. Szukają mnie, wydali nagrodę za moją głowę i na pewno wydadzą wyrok śmierci. Ojcze, Ciebie proszę o gorącą modlitwę, by Bóg i Matka Najświętsza miała nas w swojej przemożnej opiece. I ja w tej ciszy leśnej swych rekolekcji wszystko ofiaruję za naszą Societas, by była chlubą Kościoła Bożego i wydała świętych, nieustraszonych mężów. Wasz zawsze oddany brat w Chrystusie. Pisał 8 sierpnia 1946 roku ksiądz Rudolf Marszałek do ojca Ignacego Posadzego, przełożonego Towarzystwa Chrystusowego. Ksiądz Rudolf Marszałek, postać niestety nieco zapomniana, a zdecydowanie piękna sylwetka kapłana, zakonnika, chrystusowca, a więc przedstawiciela zakonu, który zajmował się w swoich kompetencjach przede wszystkim pomocą na rzecz Polaków poza granicami kraju. To zresztą w życiorysie księdza Rudolfa Marszałka będzie bardzo widoczna ta posługa, która ostatecznie go zaprowadzi do wykonania przez komunistów kary śmierci w 1948 roku, ale zanim do tego doszło... We wrześniu 1939 roku jako neopresbiter, świeży kapłan wyświęcony w Towarzystwie Chrystusowym, ksiądz Marszałek zostaje powołany do służby i jest jeden z kapelanów Armii Poznań, przechodzi z nią cały szlak bojowy. Widzimy go również wśród obrońców Warszawy, wśród obrońców Szpitala Maltańskiego w Warszawie. No i później przechodzi też taką martyrologiczną kartę, myślę tutaj o więzieniu w Pawiaku, potem przewieziono go do Mauthausen-Gusen, skąd dzięki staraniom przełożonych rodziny szczęśliwie udaje się go wydobyć. Mimo takich przeżyć, które powinny go zniechęcić do aktywności, z jednej strony biskupi, biskup Bieniek i inni, którzy będą się nim opiekować, dają mu szansę, żeby się ukrył w konkretnych małych miejscowościach, czy w małej miejscowości konkretnej, będzie mógł tam przeżyć znaczniejszą część II wojny światowej, ale jednocześnie jest cały czas związany z Armią Krajową i będzie przez kolejne lata kapelanem tamtych oddziałów, ale jednocześnie także zacznie coraz bliżej rozpoznawać inne środowisko, czyli Narodowych Sił Zbrojnych. I wydaje się, że gdy kończy się wojna, a jego zaangażowanie na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości nie słabnie, to jest wynik także tej jego młodzieńczej fantazji, która w nim pozostała. On jest żołnierzem, on jest oficerem Wojska Polskiego i jednocześnie jest kapłanem. Ta służba na rzecz niepodległej wydaje się, że wypływała z sumowania tych dwóch powołań. Powołania oficera polskiego i z drugiej strony kapłana, a jeszcze bliżej kapelana Wojska Polskiego. Ksiądz Rudolf Marszałek wybrał inną drogę, to znaczy związał się z Narodowymi Siłami Zbrojnymi i w związku z tym zdecydował się na wykonanie poleceń służbowych, można także powiedzieć, które wiązały się z historią przede wszystkim Brygady Świętokrzyskiej. Jak wiadomo, Brygada Świętokrzyska wyruszyła i wyszła przez Czechy, znalazła się na terenie Niemiec, tej części, która była okupowana przez wojska amerykańskie. Tam w Regensburgu powstał ośrodek wywiadowczy kierowany przez majora Kozłowskiego, pseudonim Aleksander, i drugiego kapitana Osmulskiego. Tych dwóch kierowało całą tą siatką wywiadowczą. Dzięki niej powstała tak zwana Droga Konrada przez Pilzno i Cieszyn prowadząca do kraju. Ta Droga Konrada i kontakt między 7. Okręgiem
NSZ-u Śląskim a Brygadą Świętokrzyską, to będzie właśnie ta droga i te zadania, których się podejmie ksiądz Rudolf Marszałek, a miał tytuł do tego, żeby łączyć te wojskowe posługi emisariusza z jednoczesną posługą kapłańską, bo tam w Niemczech, w zarówno amerykańskiej strefie, jak i gdzie indziej, rezydował bądź bezpośrednio biskup Józef Gawlina, odpowiedzialny za między innymi Polaków, którzy stali się beneficjentami zakończenia II wojny światowej, ale byli więźniami obozów koncentracyjnych, byli Polakami na przymusowych robotach w Niemczech, byli w związku z tym wycieńczeni i wykończeni okupacją, a jednocześnie były to setki tysięcy Polaków tam się znajdujących, którzy także potrzebowali posługi kapłańskiej. Byli jej pozbawieni. W maju 1945 roku biskup Gawlina otrzymuje za pośrednictwem kardynała Chlonda, otrzymuje od papieża Piusa XII zgodę na utworzenie struktury duszpasterstwa polskiego na terenie Niemiec i ksiądz Rudolf Marszałek jest człowiekiem, który także jest w tym charakterze potrzebny biskupowi Gawlinie. Ksiądz Rudolf Marszałek od 1945 roku stara się pożenić dwie lojalności. To znaczy lojalność wobec Polski niepodległej, czyli nadal służy jako kapelan, który chce być czynnym wobec tych ludzi, których na swojej drodze spotkał z Narodowych Sił Zbrojnych, przede wszystkim na terenie Śląska, i chce im służyć i widzi sens w tym, żeby być tymże emisariuszem, i to niejednokrotnym, do Regensburga, do Monachium, a z drugiej strony lojalność kapłańska wobec biskupa Józefa Gawliny, gdzie jak przybywa do Monachium, to zgadza się z nim i otrzymuje tę placówkę. Zostaje kapelanem byłej Brygady Świętokrzyskiej, która tam funkcjonuje. Ona także potrzebuje kapłanów i spełnia swoje duszpasterskie powinności. I biskup Gawlina, co też charakterystyczne dla tego i żołnierza, i biskupa, ewidentnie księdza Rudolfa Marszałka wspiera w tych niełatwych wyborach lojalnościowych. Dlatego, że także pozwala mu na powroty do kraju, bo ksiądz Rudolf Marszałek jest emisariuszem w obydwie strony. Przez tą samą drogę Konrada albo też inną drogę emisariuszy przybywających do kraju stara się dotrzeć do tych, którzy, dla których ma rozkazy, dla których ma informacje. Tragedia księdza Rudolfa Marszałka zaczyna się wtedy, kiedy zgłasza się i znajduje się w związku z sytuacją grożącego mu aresztowania na Żywiecczyźnie i tam na szczycie, na Baraniej Górze odnajduje się z Henrykiem Flamę, Bartkiem i z jego oddziałem i tam zaczyna się ukrywać, jednocześnie będąc kapelanem, tym razem tegoż oddziału Flamego, który będzie liczył w latach 45, potem w 46 roku jeszcze około co najmniej 150 żołnierzy. Przy czym będą to żołnierze, którzy będą zarządzali, można powiedzieć, najbliższym otoczeniem. Ta słynna manifestacja patriotyczna z 3 maja 1946 roku, czyli manifestacja, której żołnierze Flamego schodzą z gór i zajmują Wisłę. Miejsce znane z racji turystycznych, ale wtedy żaden PPR-owiec, żaden ubek nie śmie w ogóle napomknąć o swoim istnieniu. To oni rządzą tym miastem. Urząd Bezpieczeństwa, nie mogąc sobie poradzić z tymi żołnierzami, zdecydował się na grę operacyjną, polegającą na tym, że został wysłany rzekomy delegat Narodowych Sił Zbrojnych, pseudonim Lawina, a de facto był to oficer operacyjny Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Henryk Wędrowski, i udaje mu się namówić księdza Rudolfa Marszałka, za zgodą oczywiście Henryka Flamego, że on będzie od tej pory stałym łącznikiem, emisariuszem między Flamę a Regensburgiem. A celem tych przemarszów
ma być stworzenie nie tylko drogi, ale przede wszystkim stworzenie warunków, by doprowadzić do rzekomej, jak się okazało, emigracji, wyjścia tych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych do Niemiec na zachód, by mogli tam dalej walczyć o niepodległą. Warunki stawały się coraz dla nich groźniejsze. Ksiądz Rudolf Marszałek dał się namówić przez kapitana Wędrowskiego, by za zgodą kapitana Flamego znalazł się z powrotem na zachodzie i wrócił. I rzeczywiście tak się stało. O ile pamiętam, przechodził po raz ostatni przez Szczecin, czyli inną drogą, i został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. I to aresztowanie było związane z faktem, że był już niepotrzebny, bo w międzyczasie, we wrześniu 1946 roku, doszło do realizacji tej potwornej prowokacji, która polegała na rzekomym wyprowadzeniu żołnierzy NSZ-u na zachód, tak jak poprzednio to uczyniła Brygada Świętokrzyska do Regensburga. No ale okazało się w praktyce, że jest to sposób na wyaresztowanie i ciche zabójstwo zbiorowe. To jest akt ludobójstwa, który spotkał żołnierzy Flamego. I ksiądz Rudolf Marszałek, gdy został aresztowany, to w zasadzie jego aresztowanie oznaczało w praktyce, że albo w czasie śledztwa stanie się lojalnym, tym razem agentem bezpieki, albo musi zginąć, dlatego że on za dużo wie. To jest kapłan, który coraz mocniej rozumie, co się tak naprawdę stało podczas jego nieobecności, co się stało w ogóle z całą tą operacją, której był elementem, ale bardzo ważnym. Dlatego, że dzięki temu można było stworzyć ten pozór wyprowadzania żołnierzy Flamego z kraju. Był poddany rzeczywiście fizycznym torturom, ale historycy, którzy bezpośrednio czytali te akta, wyciągają wniosek, że chyba dużo poważniejszymi torturami stosowanymi wobec niego były tortury psychiczne. To znaczy jego obciążano daleko idącą odpowiedzialnością za działania na rzecz de facto odzyskania niepodległości, ale także rzekomego łamania kapłańskiej drogi. On był między innymi w pewnym momencie kapelanem Wojska Polskiego, tego Wojska Ludowego, o czym wcześniej żeśmy nie powiedzieli. Otóż jako tenże kapelan Wojska Polskiego, do którego się zgłosił, jego szefem był dziekan Warchałowski, ksiądz Warchałowski, i który go zwolnił w pewnym momencie z tej posługi, i on nie był dezerterem, naprawdę. Ale oczywiście dla Urzędu Bezpieczeństwa on był dezerterem, a więc był kimś, kto pohańbił mundur kapelana wojskowego, tym razem Wojska Ludowego. Więc te możliwości psychicznego oddziaływania na księdza Rudolfa Marszałka było bardzo dużo. Z jednej strony współpracował z bandytami od Flamego, z drugiej strony miał być rzekomo dezerterem z jedynie słusznego wojska. A te tortury nie tylko go nie złamały, ale wobec tego, że zdawał sobie sprawę, iż wiedząc wiele, najprawdopodobniej musi okupić to swoim życiem, no nie podjął żadnej współpracy, nie podjął żadnej próby w ogóle dyskutowania na temat innego zachowania niż zgodnego z godnością żołnierza i kapłana. I tego były jednoznaczne skutki, to znaczy został skazany na karę śmierci po tym rocznym pobycie w areszcie śledczym. Nie tylko został skazany na karę śmierci, ale też wszystkie instancje, które wyżej się znajdowały i które miały za zadanie opiniowania o zachowaniu aresztanta i skazanego, jednoznacznie przekazały informację Bierutowi, że ten człowiek nie zasługuje na akt łaski, i rzeczywiście Bolesław Bierut z tego aktu łaski nie skorzystał i wręcz odwrotnie, nakazał natychmiastowe rozstrzelanie, natychmiastowe wykonanie wyroku.
Wydaje się, że ta formuła natychmiastowego wykonania wyroku była właśnie związana z możliwością przenoszenia przez marszałka informacji, nawet w warunkach więziennych, no choćby do tych, którzy byli na wolności. Też warto wiedzieć, że gdy siedział w tej celi, miał co najmniej kilku kapuszów, którzy pilnowali, czy nie przenosi jakiejkolwiek informacji na temat tego, co może wiedzieć, bo Wędrowski i jego ekipa MBP do końca nie wiedziała, jakie są faktyczne informacje, które posiada ksiądz Rudolf Marszałek. A więc można powiedzieć, że to jest w ramach tej walki o niepodległość postać o tyle wyjątkowa, że z jednej strony właśnie ma od samego początku swojego życia te dwa powołania, powołanie żołnierskie i powołanie kapelańskie i kapłańskie, i to misyjne na dodatek, co też jest istotne, a z drugiej strony jest tak przywiązany do polskości, do tego, co uznajemy za naturalną drogę człowieka miłującego własną ojczyznę, że nigdy w życiu nie chciał się pogodzić z faktem utraty niepodległości. I to wszystko zaowocowało takim strasznym finałem. Dziś możemy oczywiście go wpisywać jako żołnierza niezłomnego, wyklętego w panteon naszych bohaterów, tak jak wielu innych kapłanów, o których jeszcze pewnie przyjdzie rozmawiać. Procedury były ściśle określone, procedury wykonania wyroku śmierci. Prokurator zarządzał dzień, miejsce wykonania egzekucji. Powiadamiał odpowiednie osoby, które powinny być obecne przy egzekucji. Z protokołu wykonania wyroku śmierci na panu majorze wiemy, że jego egzekucja miała miejsce wieczorem około 22. Obecny przy egzekucji był naczelnik więzienia Grabicki. Zgodnie z procedurami prokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej, pułkownik Czesław Szpądrowski. Był obecny ksiądz Zawadzki, był obecny lekarz i był obecny, co naturalne, egzekutor KAT Piotr Śmietański. Po wykonaniu egzekucji ciała więźniów ładowano na jakieś samochody, to wiemy z dokumentów, półciężarowe, ciężarowe, i przewożono najbliżej, gdzie chowano więźniów. W tym przypadku mówimy tutaj o skraju dzisiejszego cmentarza przy ulicy Wałbrzyskiej w Warszawie. Tutaj przygotowywano dół bądź doły i grzebano więźniów, po których nie pozostało żaden ślad, bo przecież w dokumentacji cmentarnej nigdy nie było informacji o tym, że grzebani byli tu więźniowie. Był to teren niedostępny dla kogokolwiek poza służbą więzienną i Urzędem Bezpieczeństwa. Ale trzeba powiedzieć, że tego dnia, 10 marca 1948 roku, w więzieniu przy Rakowieckiej zgładzono nie tylko księdza Rudolfa Marszałka. Była jeszcze inna egzekucja. Dwie godziny wcześniej uśmiercono Włodzimierza Marszewskiego, pełniącego obowiązki ostatniego komendanta Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Inna piękna, zasłużona dla Polski postać. A więc mamy jednego wieczora dwie egzekucje, nie jedna. To bardzo ważna informacja. To oznaczałoby, że powinniśmy szczątki księdza majora Rudolfa Marszałka znaleźć nie w dole pojedynczym, ale w dole, gdzie będzie jeszcze ktoś. Powiem więcej. Podejrzewam, że to nawet nie musi być dół dwuosobowy. To może być nawet dół trzyosobowy, bowiem dzień wcześniej, zaledwie dzień wcześniej, w tymże samym więzieniu przy Rakowieckiej uśmiercono zbrodniarza niemieckiego Fritza Nislera. Znając sposoby postępowania oprawców po egzekucji, należy wątpić, że za każdym razem każdego chowano osobno. Sądzę, że te zwłoki z egzekucji z 9 i dwóch z 10 pogrzebano w jednym dole i był jeden transport z Rakowieckiej. A więc my gdzieś tutaj powinniśmy szukać dołu, gdzie są szczątki trzech mężczyzn, z których każdy został uśmiercony metodą katyńską, strzałem w tył głowy. Skąd
typowanie, że to jest akurat to miejsce, a nie na przykład Łączka. Moment, kiedy zakończono tutaj ukrywanie zwłok ofiar, a przeniesiono się na Łączkę, to jest wiosna 1948 roku. Na to są dokumenty. Nie wiemy dokładnie którego dnia, którego miesiąca. Typujemy, że był to kwiecień 1948 roku. Pierwsze szczątki już stąd, z Mokotowa, przewożono na Łączkę. Tutaj gdzieś około kwietnia zaprzestano grzebania ofiar systemu komunistycznego. A stało się to dlatego, że ksiądz Wyrozemski, który był tutaj kapłanem na terenie świętej Katarzyny, otrzymał wiosną od 1948 roku pismo od naczelnika Grabickiego, a ten z kolei realizował rozkaz, który otrzymał z Departamentu Więziennictwa, że odtąd w całej Polsce muszą być wyznaczone specjalne miejsca na cmentarzach komunalnych. I te miejsca muszą być oznaczone w dokumentacji więziennej. Wykonując ten rozkaz, zwrócił się do księdza, który mu odpowiedział: panie naczelniku, przecież od lat zabraliście kawał przestrzeni znajdujący się blisko cmentarza, chowaliście nie wiadomo ilu ludzi, a dzisiaj wymagacie ode mnie, żebym ja to wszystko zalegalizował. Nie mam takiej przestrzeni. Myślę, że to postawa księdza Wyrozumskiego spowodowała, że to właśnie wybrano inne miejsca, więc Powązki Wojskowe i teren pod cmentarnym murem, kwaterę EU. Ksiądz Rudolf Marszałek odniósł wielkie zwycięstwo nad tymi wszystkimi, którzy prześladowali go na różnych etapach jego zaangażowania niepodległościowego. Myślę tutaj i o formacjach niemieckich, o gestapo, o funkcjonariuszach obozu koncentracyjnego niemieckiego w Mauthausen-Gusen, czy później o prawcach komunistycznych, funkcjonariuszach Urzędu Bezpieczeństwa, śledczych, tych wszystkich, którzy bezprawnym wyrokiem sądu wskazywali go na karę śmierci. I wreszcie myślę tutaj zwłaszcza o Piotrze Śmietańskim, który fizycznie dokonał egzekucji tutaj na Rakowieckiej. Rzeczywiście oni dzisiaj postrzegani są jako zło, zdrajcy, a tacy ludzie piękni jak ksiądz Rudolf Marszałek powracają do nas w chwale bohaterów.